Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko.pl 94. A to jest powrót do serii, którą kiedyś zacząłem, ale jej nie skończyłem. Słuchajcie, Call of Duty 2. Gra z 2005 roku. Jak zapewne pamiętacie, bądź też nie, z owego Call of Duty 2 już przeszliśmy całą kampanię rosyjską na weteranie. Tak więc to już mamy za sobą. Natomiast przed nami jest cała kampania brytyjska oraz amerykańska. Oczywiście jedziemy wszystko na weteranie. I cóż, kontynuujmy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, a więc bitwa o El Alamein. Mamy tutaj misję rajd dywersyjny, obrona linii, operacja superładunek i koniec początku. Tak więc zacznijmy. Holding the line na weteranie. Sierżant John Davis, 7 Dywizja Pancerna, 29 października 1942 roku, 23.00, El Alamein, Egipt, 54 stopnie Fahrenheita. Parfi, Cloudy, nie wiem co to znaczy. Zakmurzenie chyba częściowe, czy jakoś tak. We are heading the back to defend a small town that sits upon a checkpoint in the enemy's minefields. These minefields stretch for miles across the desert, preventing us from launching a full-scale assault against the Africa Corps. Captain Price says we've got the Jerry's outnumbered, but without enough safe passages through the minefields for our tanks to get through, that numerical advantage is useless. Hold on the line! 30 mil na zachód od El Alamein. Gram na Xboxie One S, jako że gra jest we wstecznej kompatybilności. I mamy tutaj RKM Bren! Musicie pamiętać, że w tej grze nie ma biegania. Gdzieś tu nie... Aha. Skorzystajmy z tego, że mamy tutaj MG42. Wow, czy wy widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Tam nie, Niemcy biegną. Jakie jest moje zadanie? Bronić za... Boże... Nie, dobra, wiecie, ja tam rzucę dymy. Boże, dymy. Ej, stary, oddaj mi to. Defend the west side of town. Oh, oh shit! Why? O kurwa. Dobra, 88. Powiedzmy, że wiecie co, to nie... Over! Over! Oczywiście, jeśli możecie, czytajcie napisy. Chociaż są po angielsku, wiem. Southwest!
Boże, US to... Trzeba przeładować. Ilu ich tu biegnie? Jebut! Jeszcze raz przywalę znam z 88. Z miłą kurwa chęcią. O Jezu, nie to. Sorry! Zjebałem to. No wejdź tam, sierżancie, dziękuję. Jeszcze raz. O, no trochę ich ginie, jakby nie było. No, tutaj. Piak podskoczył, pięknie. O, kolejni. No to chujowo wyszło. To poszło lepiej. To też, dobra, nie. Trzeba teraz postrzelać. O wow, to poszło zaskakująco, kurwa, łatwo. Ej, czy ja na pewno mam włączony... Ej, no na pewno to jest weteran, kurwa. Mam bronić teraz tego fragmentu. Dobra, chodźcie tu! Chodźcie, frycę! O północy powiadacie. Macie, niech ktoś... A żeś kurwa złapał PMG? A stamtąd biegnę. Wow! Znaczy ja nie przypadkiem nie rzuciłem... Dobra, giną. Oddaj mi to MG. Trzeba strzelać to. Już przyszli tu. Im więcej teraz się pozbędziemy, tym lepiej. Dobra. Okej. Click and hold, aha, o, lornetka, jasne, jasne, jasne. Więc musimy... Obserwujmy. Pięknie. Okej, okay, dobra, tam są. Oczywiście, flara, żeby oznaczyć pozycję. No, artyleria, rozpoczynaj, kanonadę. Pięknie, zniszczony. Następny. Wow! Kurde, odjechał! Dobra, teraz. Dobra, ja muszę przeładować swojego Brenna. Nie strzeliłem się.
O, stuca, dobra. Dobrze, to jest dobrze. Mam nadzieję, że pójdą dwa na raz. Au. Tak, dwa na raz! Pięknie! Pięknie, dobra. Gdzie jeszcze? No zadziwiająco szybko idzie i sprawnie. Southwest. South. No, na północy, dobra. Okej, tam widzę. No poczekaj, musi się najpierw zatrzymać. Bo nie chcę strzelać. Oznacza się na oślep. A myślisz, że co ja robię? Nie jedź, proszę nie jedź. Tylko czemu oni używają, Niemcy używają czołgów Panzer II? Nie rozumiem tego, przecież oni powinni używać czołgów typu Panzer III. No dobra, zbijacie tych Niemców. Spoko. Jeszcze ktoś? O, udało się. Pięknie. Są i Crusadery. Nasze czołgi krążownicze. Czołgi średnie. Crusader. Battles are won by slaughter and murder. The greater the general, the more he contributes in murder, the less he demands in slaughter. Winston Churchill. W tłumaczeniu wojny wygrywa się podstępem i manewrami. Im lepszy generał, tym lepsze manewry. Coś tam, demands in slaughter. Natomiast im lepszy generał, tym contributes, tym lepsze manewry, jakoś tak. The less he demands in slaughter. Podstęp. Nie trzeba wykorzystywać do... Nie wiem. Nie jestem w stanie wam tego dosłownie przetłumaczyć, ale... Zwycięstwo! Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie. I cóż, zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka, kolejnego materiału z Call of Duty 2, w którym i ogólnie będę chciał w końcu skończyć weterana w tej grze, bo postanowiłem, że tak zrobię i tak zrobię dla osiągnięć, żebyście widzieli, że hej, też zbieram osiągnięcia, czy to... Dobra, nieważne. Mimo wszystko, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!